Ile razy dzwoniła do Ciebie Telewizja Polska z propozycją? Ile razy to nie wiem, natomiast wiem, że było zainteresowanie ze strony Telewizji Polskiej, ale do jakichś konkretnych rozmów nie doszło. W ogóle do rozmowy nie doszło? Nie, no nie doszło. Było zainteresowanie, ale to było takie, powiedzmy, badanie terenu ostatecznie. Aha. Teren nie został zbadany. Terra incognita. Jak zareagował Twój szef, Marian Kmita, kiedy poszedłeś do niego, powiedziałeś, czas odejść? A jesteś jego wychowankiem niejako komentatorskim. Można tak powiedzieć. Myślę, że zareagował chyba lepiej niż się spodziewałem. Zareagował ze zrozumieniem. Powiedział, że domyślał się, że kiedyś ten moment przyjdzie. Myślał, że może trochę wcześniej, ale ostatecznie zawarliśmy gentleman's agreement. Uznaliśmy, że jeszcze pewne projekty musimy dokończyć i po tym okresie droga wolna. Miałeś poczucie, że zawsze mimo wszystko, że z tego co wiem, to nie chciałeś nigdy być frontmanem, tak? Człowiekiem, który prowadzi programy, ale że zawsze w Polsacie byłbyś komentatorsko w cieniu Borka? Czy to nie był problem? Nie, to nie był dla mnie problem. Ja myślę, że stanowiliśmy mimo wszystko, okej, każdy pracuje na swoje nazwisko, ale stanowiliśmy całkiem dobry zespół. Było to widać podczas Mistrzostw Świata czy podczas Mistrzostw Europy. Myślę, że cały zespół komentatorski pracował też na dobre imię Polsatu i myślę, że ta wyselekcjonowana grupa, u nas 4 czy 5 komentatorów, podołała zadaniu. Myślę, że ludzie lubili nas słuchać, chcieli nas słuchać i oglądać. Nie, nigdy nie miałem z tym problemu. To była moja świadoma decyzja, że nie chcę być twarzą. Nie czuję się po prostu z tym dobrze i tyle. Wolę być nieco w cieniu. Oczywiście nie jestem jakimś zagorzałym fanatykiem niepokazywania się, dlatego jestem akurat tutaj w Twoim programie. Natomiast daleko mi do Daft Punku czy do grupy The Presidents, która chroni swoje twarze, albo do Piotra Kaczkowskiego z Trójki, który też nie chce za bardzo się pokazywać. Natomiast, nie wiem, moim atutem jest bardziej głos niż to, co mógłbym zrobić na wizji, w związku z tym lepiej czuję się, lepiej spełniam się w roli komentatora niż prowadzącego.